Cześć, ja jestem Maguś i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry The Sims 4. Trochę się tutaj pozmieniało, ale zanim przejdziemy tak naprawdę do wszystkich zmian, chciałam was poprosić o to, żebyście pamiętali o tym, że odcinek można oceniać, żebyście dawali mi znać, czy podoba wam się to, co robię, czy podoba wam się historia, którą tutaj razem tworzymy. No i jeśli podoba wam się, zostańcie na dłużej i zasubskrybujcie mój kanał. Pamiętajcie też o dzwoneczku, bo powiadomienia potrafią nie przychodzić, jeśli nie zaznaczycie, że chcecie je otrzymywać. No to zobaczmy, co tu się wydarzyło. Damian przede wszystkim stał się simem renesansu. Damian ukończył swoją aspirację kulturysty bardzo szybko. Tak jak mówiłam, tak właśnie się stało. No i stwierdził, że on teraz chce być simem renesansu. Chce troszeczkę więcej poznać siebie, poznać świat. No i cóż, i tak będziemy robić, żeby tym simem renesansu został. Małgorzata natomiast zmusiła Damiana do pewnych zmian w naszym domu. Przede wszystkim to, co mogliście już zauważyć, że mamy tutaj nowe meble w salonie, troszeczkę bardziej wygodne. No i przede wszystkim kuchnia została zupełnie wyremontowana. Mamy nową lodówkę, zmywarkę do naczyń, o którą po prostu Małgorzata już tak męczyła Damiana, że stwierdził, że musi ją kupić, oraz nową kuchenkę. Także teraz przygotowywanie posiłków będzie o wiele lepsze, bardziej przyjemne. No i mam nadzieję, że te sprzęty również będą mniej się psuły przez to, że są dużo, dużo droższe. Trochę pieniędzy nas to kosztowało, ale w tym momencie nie musimy się martwić o finanse, bo oboje naprawdę dobrze zarabiają, więc po prostu stwierdziliśmy, że mogą sobie na ten moment pozwolić na te rzeczy. Co do samej Małgorzaty, bardzo wciągnęło ją pisanie. Widzicie, właśnie zaczyna kolejny utwór pisać. Stwierdziła, że pisanie bajek dla dzieci to jest coś, czym ona się bardzo chce zajmować i za chwilę zobaczycie, że wszystkie utwory, które napisała, postanowiła wydać i zarabia już na tym pieniądze. Także w tym momencie dążymy też do ukończenia aspiracji Małgorzaty jako autorki bestsellerów. No, nim zarobimy 25 tysięcy, troszeczkę minie, tym bardziej, że większość książek Małgorzata wydawała nie pod jakimś wydawnictwem, a samodzielnie. No, ale zobaczymy. Myślę, że wkrótce uda nam się to zrobić. Damian, ty, z tego co mi się wydaje, kończysz swój urlop w tym momencie i prawdopodobnie musisz iść do pracy dzisiaj. Tak, za 7 godzin, jak widzicie, Damian idzie do pracy, bo on pracuje w tym momencie na drugą zmianę. Dane wywiadowcze już są przejrzane, wszystko jest przygotowane, no i awans zbliża się nieubłaganym tempem. Także dzisiaj prawdopodobnie będzie dobry dzień dla Damiana. My zadbamy o to, żeby przed pracą też dobrze się czuł, także na pewno spróbujemy coś dobrego zjeść. Chyba poprzednim razem, no właśnie, Damian zrobił kurczaka z drożna, więc może poczęstować się i rozpocząć dzień od wspaniałego posiłku. Małgorzato, ty chyba musisz skończyć pisać, bo ty do pracy zaraz idziesz. Weź szybko taki inspirujący prysznic, bo najlepszym stanem w pracy jest właśnie zainspirowany stan. Zobaczcie na Damiana. On chciał być kulturystą i bardzo szybko udało mu się to osiągnąć. To jest forma Damiana, taką chciał mieć sylwetkę. Uważam, że wygląda naprawdę dobrze. Ale przede wszystkim jest szczęśliwy, a to o to nam chodziło. Dołącz następny poziom umiejętności wędkarstwa. Rozumiem, że to jest związane z aspiracją. Przypniemy to sobie. Jako, że to się przyda nam do zadania specjalnego, które Damianowi chciałam tutaj zaproponować. Z tym, że jeszcze musimy się wstrzymać troszeczkę. Małgorzata właśnie przeszła przez Damiana i poszła do pracy. Wy chyba naprawdę jesteście duchami. Damian ponownie spróbuje zrobić wannę. Takie zadanie przed sobą postawił, bo on chce koniecznie, żeby jego wanna, jego wykonanie była tutaj w domu. I myślę, że w tym momencie już ma całkiem duże szanse na zrobienie tego, ponieważ jego umiejętności majsterkowania osiągnęły maksymalny poziom. To znaczy, że chyba Damian powinien coraz lepiej sobie radzić z tworzeniem mebli. No, ja liczę na to, że uda mu się wkrótce, wanna będzie nowa, wykonana z drewna własnoręcznie przez Damiana, a on na pewno będzie czuł się lepiej, że jako mężczyzna doskonale prowadzi swój własny dom. Damian skończył właśnie robić swoją wannę. Zobaczmy, jak mu poszło. Jakoś normalna. No, Damian, myślę, że możemy ją sprzedać. Czekamy na naprawdę wyjątkową wannę, więc w sumie, wiesz co, może spróbujemy cię troszeczkę zainspirować. Ty jesteś teraz skupiony i chciałbyś zrobić toaletę? Naprawdę możesz zrobić sedes? Dobra, pozwólmy zrobić toaletę Damianowi. Może toaleta wyjdzie trochę lepsza.
Pamiętaj, że warunek mój jest taki, że wszystko musi być zrobione wyjątkowej jakości. Dopiero wtedy może stanąć w naszym domu. Zobaczcie tutaj na przykład. Jest wspaniały stolik. I to jest to, o czym mówiłam. Stolik stoi, zostaje, będzie zdobił nasze mieszkanie. A co będzie z sedesem? Czy będzie nowy sedes? Mam nadzieję, że będzie go można ulepszać w razie czego. O właśnie, Małgorzata dostała swoje pieniądze za wszystkie książki. Jak widzicie, dużo ich już napisała, jest naprawdę produktywną autorką. Także cieszę się, że udało jej się odnaleźć swoją pasję w tym wszystkim. Toaleta nie była zbyt udana, była normalnej jakości, ale za to znalazłam wspaniałe krzesło, więc tak jak mówiłam, krzesło możemy sobie dodać tutaj do naszego domku. Nawet ty pielęgnujesz te roślinki, czy tylko sobie poszedłeś porozmawiać? Ale chyba śmieci ci nie odpowiedzą. Ale możesz zebrać plon i na przykład podlać wszystkie rośliny. Na pewno im się to przyda. Tutaj rośnie wspaniałe to drzewo. I wiecie co? Zastanawiam się, czy Damian nie wybierze się kiedyś do środka. Damian, co ty na to? Chciałbyś się trochę zadzielenić? Na razie jest zbyt skupiony na swoich roślinkach. Damian, czy ty właśnie osiągnąłeś 10. poziom? Gratulacje! Zobaczcie, Damian już jest naprawdę bardzo rozwiniętym simem. Cieszę się, że z osoby, która wszystko robiła przy komputerze, każdą wolną chwilę spędzała właśnie na graniu, teraz jest tak bardzo zainteresowana światem, ma tak wszechstronne zainteresowania i umiejętności. Damian, jestem naprawdę z ciebie dumna. Wiem, że ostatnio często to powtarzam, ale ty po prostu zaskakujesz mi swoją życiową mądrością. Damian za godzinę idzie do pracy, więc stwierdził, że przeczyta książkę do końca. Damian, co ty teraz czytasz? 50 odcieni moich okien. Okej, mam nadzieję, że spodoba ci się ten utwór. Tylko mam nadzieję, że skończysz czytać i pójdziesz do pracy, bo dzisiaj jest ważny dzień. No i fajnie byłoby, gdyby się udało zdobyć ci ten awans. Jesteś skupiony. Czy będziesz jeszcze skupiony w pracy? No, przez chwilę będziesz. Tymczasem coś jest nie tak z Małgorzatą. Małgorzata jest spięta, ale mogłaby też uzyskać dzisiaj awans. No, tyle, że do 16 chyba nie da rady, więc wróci do domu i ja myślę, że Małgorzata zajmie się przede wszystkim rozrywką, a potem urządzi dla Damiana imprezę niespodziankę z okazji jego awansu. Tym razem Damianowi na pewno się uda i na pewno ta impreza będzie wyjątkowa. Koniec tego dobrego, Damian. Musisz iść do pracy. Dokończysz później. Ja rozumiem, że książka cię bardzo wciągnęła, ale pora iść do pracy. No dobra, odstawmy ją tutaj. To powodzenia! Małgorzata z kolei jest trochę nie w sosie. Właśnie wróciła z pracy, jest troszeczkę spięta, musi odpocząć. Dobrym pomysłem będzie obejrzenie telewizji. No siadaj, siadaj, oglądaj, możesz przecież pooglądać. No uspokój się. Na pewno ten dzień nie był aż taki zły. Małgorzata ma się o wiele lepiej. Chyba postanowiła sobie potańczyć. To jest dobry pomysł, żeby poćwiczyć trochę taniec przed imprezą, która nadejdzie dzisiaj wieczorem. Małgorzata już się rozgrzewa, poprawia sobie nastrój coraz bardziej. Jest rozbawiona, ale czegoś ci brakuje. Jesteś obolała z powodu pracy? Może trzeba popracować w takim razie nad awansem, żeby dostać lepsze biuro na przykład? To wiecie co, zanim zaczniemy imprezę, to niech Małgorzata coś napisze. Bo to jest jej zadanie codzienne, ona musi pisać książki. I myślę, że moglibyśmy ją zachęcić do kontynuowania tej książki dla dzieci. Małgorzata właśnie chyba napisała dobrą książkę, zaraz zobaczmy jak jej poszło. Bestseller! Wspaniale! W takim razie od razu sprzedajmy sobie tę książkę. Może wyślemy ją do wydawnictwa, wtedy zarobimy więcej. I Małgorzato, już jest najwyższa pora zorganizować imprezę. Także szybko sikaj po mistrzowsku i będziemy organizować imprezę. Wszystko załatwione! Teraz naszą imprezę można zacząć. Małgorzata póki co sama poprowadzi tę imprezę. Poczekamy na Damiana, aż on wróci z pracy. No i zobaczymy, czy Damian ucieszy się tą imprezą niespodzianką. Tylko Damian jest strasznie zmęczony, nie wiem, czy będzie miał siłę na imprezę. Czy to mroczny kosiarz przebrał się za dostawcę pizzy? A gdzie pizza? Powinieneś ją dostarczyć nam tutaj. Małgorzato, zajmij się gośćmi. O, przyszedł też ktoś, który przebrał się za mrocznego kosiarza. To Filip. Dobra, podziękujmy mu za przybycie. Patrzcie, przyszedł mały hot dog! Słodko. Podziękujmy, że przyszedł do nas. O nie! Zjedz tort, ale nie mamy torta. I Małgorzata, nie wiem, czy uda jej się zrobić tort. Może poczekamy na Damiana, może to Damian powinien zająć się pieczeniem torta.
Czy miksolog zajmie się robieniem drinków? Nie ma miksologa. Nie ma też żywieniowca. Powinni się zjawić zaraz. Mam nadzieję, że wkrótce przyjdzie. O proszę, mamy nawet klauna. Wszyscy postanowili imprezować w łazience. Dlaczego? Chyba właśnie przyszedł nasz miksolog. Tak, to jest nasz miksolog. Mamy tutaj kilka śmierci. To jest śmiertelnie jakaś poważna impreza. Mam nadzieję, że ludzie będą się dobrze bawić. Wybierz ścieżkę dla Sima o imieniu Damian Bobrowicz. Agent specjalny albo Łotr. Awansowałeś w hierarchii, masz wyjątkowe uprawnienia w pracy agenta specjalnego. Każda misja jest krytyczna, a żaden błąd nie zostanie wypaczony. Nagroda to m.in. baza danych. Twoja nieprzeciętna inteligencja i wyszkolenie są zbyt cenne, by marnować je na czynienie dobra. Dlaczego zatem nie zostaniesz najlepszym wśród najgorszych tego świata? Nagroda to m.in. strój Łotra. Ojejku, musimy wybrać, czy Damian zostanie dobrym agentem, czy złym agentem, ale wiecie co? Zły agent zarabia więcej, więc w sumie zostaniemy Łotrem. Tym sposobem Damian osiągnął awans. Przebrał się za mrocznego koziarza, jest bardzo nieswój pomimo tego, że właśnie awansował. Nie zasypiaj, Damian, bo ty musisz zrobić tort. Bardzo cię proszę, ratuj imprezę i upiecz tort hamburgerowy. Proszę cię, czy dasz radę to zrobić? Damian nie pomoże Małgorzacie w imprezie, nawet nie zamierza w niej uczestniczyć. Jest po prostu tak wyczerpany swoją pracą, że idzie prosto do łóżka i będzie spać. Małgorzata, wszystko w twoich rękach, także tort hamburgerowy, to będzie zadanie dla ciebie. To jest kosmiczna misja. Upiec tort hamburgerowy na imprezę. No i jeśli chodzi o umiejętności gotowania i ogólnie o rozwinięcie swoich umiejętności, to Małgorzata trochę niżej stoi od Damiana. Ale ona też jest troszeczkę od niego młodsza i w sumie bardziej skupiała się na przyjaźni niż na swoich umiejętnościach, więc no, wiecie, też nie każdy musi być najmądrzejszym człowiekiem na świecie. Okej, miksolog wykonał nasze drinki. Wszystko jest na dobrej drodze. Zaparz trochę kawy lub herbaty. Czy ktoś się tym zajmie? Małgorzato, uważaj! Damian, czy ty jesteś trochę chociaż wypoczęty? Myślę, że tak. Damian, niech zaparzy kawę. Troszeczkę pozwoliliśmy mu odpocząć. Damian, ale bielizna to nie jest dobry strój na imprezę. Okej. Pożar! Pożar! Małgorzata, nie! Tylko nie to! Przestań panikować! Ugaś pożar! Damian! Czy wy to widzicie? To jest niesamowite, bo Damian oraz mroczny kosiarz, czyli Przemek, po prostu sami zareagowali i ugasili pożar. Wszyscy poszli na dwór, wybiegli, panikowali, ale oni poradzili sobie. Damian, naprawdę, naprawdę świetnie ci poszło. Musimy teraz tylko wymienić nasze sprzęty, bo trochę im się spłonęło. A dopiero wymieniliśmy kuchenkę. Małgorzato, wiesz co, może po prostu to nie jest dobry pomysł, żebyś ty gotowała. Albo po prostu wyślemy Małgorzatę na jakiś kurs gotowania, bo wiecie, no dopiero kuchnię wyremontowaliśmy, a już mielibyśmy ją stracić? Mateusz postanowił coś przyrządzić. Mateusz, co ty robisz? To wygląda na taką totalną samowolkę. Nie mamy tutaj żywieniowca, więc każdy postanowił się częstować, czym chata bogata. Proszę, nawet sprzątają! To jest jedna z najdziwniejszych imprez, w jakich uczestniczyłam. Nie będziemy już męczyć Damiana. Mateusz przygotował sałatkę. Proszę, wspaniała sałatka, ale to tylko jedna porcja, więc to dla wszystkich nie wystarczy. To chyba nie będzie dobra impreza, tak naprawdę. Ale wiecie co, też nie mamy w tym momencie potrzeby, żeby była dobra impreza. Małgorzata trochę źle się czuje po tym pożarze, jest strasznie głodna, ale chyba już nawet nie ma ochoty jeść, idzie prosto do łóżka. Małgorzato, ja myślę, że ty w środku nocy wstaniesz głodna, więc zjedz coś jeszcze przed snem, naprawdę. Pomimo braku torta, no, pożaru, wszyscy dobrze się bawią, tańczą, pomagają sprzątać, gotują sami, żeby zjeść coś. Więc w gruncie rzeczy cieszę się, że znajomi Damiana i Małgorzaty potrafią sobie radzić na imprezie bez nich i mimo wszystko świetnie się bawić. No, ale impreza właśnie się skończyła i chyba wszyscy będą teraz wychodzić. Także dzięki, że byliście z Damianem w jego ważnym dniu w karierze. Oczywiście nikt nie wie, że Damian został złym Łotrem. W sumie właśnie możemy się przyjrzeć tej jego karierze. Jest podwójnym agentem w tym momencie.
Okej, Damian, musisz złośliwe interakcje teraz wprowadzać z ludźmi. Nie chcesz, by tu była Małgorzata, więc prawdopodobnie kogoś rano po prostu zaprosimy. Jedna osoba została i jeszcze stwierdziła, że doje swojego hamburgera. Nie ma problemu, możesz śmiało zjeść. Ja w tym czasie pozwolę moim Simom spać, a sama troszeczkę posprzątam tutaj. Wszędzie, jak widzicie, brudne naczynia. Damian jest pewny siebie, ponieważ wczoraj zabawił się w strażaka, ogłosił pożar i naprawdę ocalił swoją żonę. Więc no, Damian, nie dziwię się, że ty jesteś pewny siebie. Zrób mebel. Damian chce zrobić mebel. Dobra, to w takim razie po raz kolejny Damian może zająć się robieniem wanny. Ja czekam, aż ty zrobisz tą wannę na naprawdę doskonałym poziomie. Damian, tylko proszę cię, nie stłucz sobie palca, bo wiesz, jesteś tak pewny siebie, że może cię to przerosnąć. Czasami pewność siebie potrafi być zgubna, więc postaraj się zrobić to przede wszystkim bezpiecznie. Swoją drogą tak myślę, że Damian chyba staje się coraz bardziej gotowy na założenie rodziny. Tylko teraz zastanawiam się, czy Małgorzata jest gotowa na zostanie mamą. Wiecie, właśnie rozpoczęła karierę jako pisarka, idzie jej naprawdę świetnie i już coraz rzadziej myśli o dzieciach. Teraz ma raczej inne życzenia, inne pragnienia. Więc nie wiem, chyba będziemy musieli przede wszystkim Małgorzatę jakoś przygotować do tego macierzyństwa. Nie wiem jeszcze, jak to zrobić, ale na pewno będziemy się musieli na tym skupić. Damian, ty musisz wykonywać złośliwe reakcje, także lepiej kogoś zaproś. Chyba właśnie Damian wykonuje telefon, żeby zaprosić kogoś do siebie. Tylko nie przypal tego tosta, proszę cię. Wojciech śpi. No dobra, w takim razie musisz jeszcze trochę poczekać, aż Wojciech zdecyduje się tutaj przyjść. Dobrze, akurat skończysz zajmować się tym tostem. Wygląda naprawdę apetycznie, aż mam ochotę, sama bym zjadła takiego tosta. Damian podczas jadania stwierdził, że wykona telefon jeszcze raz, ale Wojciech dalej śpi. O której te simy wstają? Nie martw się, Damian. Widzę, że towarzystwa ci brakuje, ale jeszcze trochę poczekaj. Swoją drogą mamy tutaj kogoś, kto się przechadza i to jest osoba, z którą wcale nie potrzebujesz mieć pozytywnych relacji, więc może ją zaczepmy po prostu. To jest, o ile się nie mylę, Kassandra Ćwir, tak, dokładnie, to jest Kassandra. Także, Damian, możesz po prostu przerwać swój posiłek, bo chyba już się zdążyłeś najeść i spróbujemy trochę pogadać z Kassandrą. Jakieś takie złośliwe rzeczy będziemy jej mówić. To nie jest trochę w twoim stylu, ale sam wybrałeś sobie taką rolę, także po prostu, no cóż, musimy to zrobić. Nie wiem, co tu się dzieje, szczerze powiedziawszy. Jakoś niebezpiecznie blisko siebie podchodzą. Ale Kassandro, gdzie ty idziesz? Damian się z tobą nie skończył! Halo! Ale ona skończyła z Damianem. Dobra, mamy kolejną osobę. W takim razie... Skłam na temat kariery zawodowej. Powiedz, że jesteś dobrym agentem, albo w ogóle nie możesz mówić o tym, że jesteś agentem. Powiedz jej... Nie wiem. Co zobaczymy, co jej powie. Ścigasz się w wyścigach ulicznych? Dobra, to jest niezła bójda. Chyba cię olała trochę. Dlaczego wszyscy go olewają? Okej, no to w takim razie pora zaczepić kolejną osobę. Może tym razem się uda doprowadzić do końca swoje zadanie. No ale dlaczego ona nie chce z tobą rozmawiać? Nie rozumiem, co się tu dzieje. Dzisiaj wszyscy postanowili ignorować Damiana. Damian wczoraj był bohaterem, a dzisiaj... Nie wiem, po prostu nikt się nim nie interesuje. Zobaczymy, czy twoja nowa znajoma się przestraszy. Udało ci się, Damian. Ale chyba jej się trochę to spodobało. Zacznij rozsiewać niedorzeczną plotkę. To jest dobre. Odwróć uwagę od tego, że ty jesteś agentem podwójnym. Wymyśl jakąś historię, na której wszyscy skupią swoją uwagę, a ty tymczasem na pewno zdobędziesz jakieś nowe informacje. Swoją drogą, Damian postanowił zapytać swojej nowej koleżanki, kiedy będzie rodzić dziecko. Wygląda na tego, która ma troszeczkę większy brzuszek, może akurat jest w ciąży. Damianowi udało się osiągnąć kolejny poziom złośliwości. Myślę, że wystarczy tego dobrego, Damian. Zadanie na dzisiaj wykonane, nie chcemy wyjść na naprawdę złego Sima, więc po prostu wrócimy do domu i zobaczymy, co tam się dzieje. Ostatnio wszystkie historie, jakie pisze Małgorzata, zaczęły brzmieć tak samo. Urozmaicenie dałoby smaku, więc może Małgorzata mogłaby coś z tym zrobić? Czy Małgorzata powinna spróbować zainteresować się nową dziedziną, czy trzymać się tego, co zawsze? Moim zdaniem, myślę, że warto spróbować czegoś nowego. Może nie będzie to od razu doskonałe, ale na pewno będzie w przyszłości owocować. Czytelnicy byli naprawdę zachwyceni unikalnym spojrzeniem na nowy temat, jaki zaprezentowała Małgorzata. Jak widzicie, udało się poprawić jej ocenę pracy. Damian, ktoś zepsuł na imprezie wieżę, a ty jeszcze jej nie naprawiłeś. Może najwyższa pora się tym zająć?
ty akurat w tym momencie masz wolne, także możesz spokojnie zająć się domem. Devin chciał sam zrobić krzesło, więc po prostu poszedł zrobić krzesło. Mam nadzieję, że to krzesło wyjdzie lepiej niż pierwsze krzesło, jakie Damian wykonał. Bo wiecie, no takiego krzesła na pewno nie umieścimy w domu, chociaż to jedno zostawiam na pamiątkę, bo to jest pierwszy mebel, który Damian wykonał. No i z sentymentu Damian musiał stawić je w domu. I wiecie co? Myślę, że w tym momencie zakończymy ten odcinek. Zobaczymy, jak Damian poradzi sobie na nowej ścieżce kariery jako Łotr, już nie jako wspaniały agent, ale jako zły, podwójny agent. Mam nadzieję, że uda mu się dotrzeć do końca tej kariery, a wtedy wybierzemy mu jakąś nową pracę. Jeśli chodzi o Małgorzatę, myślę, że powoli będziemy ją przygotowywać do tego, żeby była dobrą mamą. Bo wiecie, no bo już właściwie myślę, że Damian naprawdę niedługo będzie chciał mieć dzieci. Dom przygotowuje pod to, robi własne meble, naprawia wszystko, ulepsza, tak żeby było przyjazne dla dzieci. Także no, mam nadzieję, że wy będziecie śledzić tą historię razem ze mną. Dzisiaj już kończymy, ale nie martwcie się, będą następne odcinki. Jeśli wam się ten podobał, zostawcie łapkę w górę, przyjdźcie następnym razem. Żeby nie opuścić żadnego odcinka, zostawcie subskrypcję wraz z dzwonkiem. Koniec ogłoszeń. Żegnam się, do zobaczenia następnym razem. Cześć!